Ojcze Grzegorzu, nie wiem, to kiedy to końcy z tych roków, ale z okazji Twojej rocznicy Świętyń Kapłańskich, my wszyscy tutaj zebrani życzymy Ci, niech dobry Bóg Cię prowadzi i zawsze Cię ochrania. Niech dodaje Ci mocy i odwagi w pełnieniu posługi opartej na prawdzie i miłości. Życzymy Tobie, byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz się z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatrać w sobie nigdy poczucia humoru, bo w Tobie to kochamy bardzo. Staraj się zawsze bardziej słuchać Boga niż ludzi, a On pokaże Tobie prawdę i obdarzy Cię obfitym błogosławieństwem. Bóg zapłać, Ojcze, za Twoją obecność i każdy dzień Twojego powołania. Kochamy Cię bardzo i dziękujemy Ci, że jesteś tutaj z nami. Amen, alleluja. Do przodu. Brawa dla Ojca Grzegorza. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś To, co powiedziała nasza Bafinka, jest prawdą i wszyscy chcemy naszego brata wierzę i naszego kapłana, ojca Grzegorza, wspierać w tym, żeby właśnie swoje kapłaństwo przeżywał tak jak też patron jego rocznika, święty ojciec Pio, i również dzisiaj jest patronka tego dnia święta Urszula Leduchowska, która lubiła się uśmiechać, żartować i również w taki sposób apostołowała. I rzeczywiście ojciec Grzegorz wtedy najbardziej apostołuje, kiedy właśnie uśmiecha się, żartuje, w duchu, oczywiście w Duchu Bożym, nie w duchu tego świata. I to działa na wiernych, bo tam, gdzie jest Duch Święty, Duch Radości, w kapłanach też i wiernych, to wszystko się zmienia, to rzeczywiście łatwiej się modlić, łatwiej pracować, wtedy też po prostu ze sobą przebywać, rozmawiać. Więc niech ta święta również Tobie, ojcze Grzegorzu, towarzyszy, wspiera Ciebie właśnie ze świętym ojcem Pio. I teraz jeszcze krótko pomodlimy się modlitwą w językach za Ciebie. I za wszystkich, którzy są w Twoim sercu, których kochasz. A my właśnie również jako Twoi bracia i siostry będziemy Ciebie zawsze wspierać, szczególnie dzisiaj modlitwą. Szala Maria, 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 Maria. Szala ma la le le le. Ala la 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 la. Ala la 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 la. Ala la 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 la. Ala la 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 la.
Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święta Urszulo Leduchowska, módl się za nami. Amen. Amen.